Berlin, 23 stycznia 1912 roku. Przekład i udźwiękowienie Krzysztof Jaros. Do uwag, które mogliśmy poczynić na temat duchowych faktów i istot wyższych światów, a które zostały przerwane przez czas naszego zgromadzenia ogólnego, można teraz dodać kilka rzeczy. Rzeczy, które mogą dać nam wyjaśnienie co do pewnych spraw związanych z obecnym rozwojem człowieka. Podczas gdy obserwacje, które poczyniliśmy jesienią, miały na celu wprowadzenie nas bardziej w procesy, że tak powiem, zachodzące w obrębie wyższych hierarchii, dziś chcemy rozważyć coś, co może być bardzo blisko nas, jak sprawy ludzkie. Osoba, która przez jakiś czas studiowała antropozofię i która przyswoiła sobie podstawowe idee reinkarnacji i karmy, oraz inne prawdy o ludzkości i jej rozwoju, z pewnością łatwo zada sobie pytanie. Dlaczego tak trudno jest dojść do bezpośredniego, rzeczywistego spojrzenia na tę istotę w człowieku, która przechodzi przez powtarzające się życie ziemskie? Tę istotę w człowieku, która, jeśli tylko pozna się ją coraz dokładniej, powinna w naturalny sposób doprowadzić do wglądu w tajemnice powtarzających się żyć ziemskich i karmy? Teraz jednak trzeba powiedzieć. Do wszystkiego, co ma związek z tym pytaniem, zazwyczaj podchodzi się w niewłaściwy sposób. Przede wszystkim, co jest aż nazbyt naturalne, człowiek próbuje się oświecić o tych rzeczach poprzez zwykły świat myśli, poprzez zwykły intelekt i zadaje sobie pytanie. Na ile z faktów życiowych można uzyskać wskazówki, że pogląd o powtarzających się życiach ziemskich i o karmie jest słuszny? Teraz człowiek rzeczywiście będzie mógł dojść do pewnego punktu przy takim wysiłku, który zasadniczo opiera się na refleksji, ale nadal będzie mógł dojść tylko do pewnego punktu. Albowiem nasz świat myśli, tak jak się raz ukonstytuował, jest właściwie całkowicie zależny od tych uwarunkowań w ramach naszej całkowitej organizacji jako istot ludzkich, która właściwie ogranicza się do jednego wcielenia. Wcielenia, które otrzymujemy przez sam fakt, że jako istoty ludzkie żyjemy między narodzinami a śmiercią, przypisana jest nam ta właśnie organizacja. I wszystko, co możemy nazwać naszym światem myśli, jest zależne od tej organizacji, a właściwie właśnie od specjalnej konfiguracji ciała fizycznego i ciała eterycznego, które wystaje tylko o jeden stopień poza ciało fizyczne. A im bardziej przenikliwe są te myśli na dole, im bardziej mogą angażować się w abstrakcyjne prawdy, tym bardziej te myśli są zależne od zewnętrznej organizacji człowieka, która jest ograniczona tylko do jednego wcielenia. Widzimy to z tego, że, jak często mówiono, w życie między śmiercią a nowym narodzeniem, czyli w życie duchowe, najmniej jesteśmy w stanie zabrać ze sobą myśli o tym wszystkim, co przeżywamy w duszy. To więc, co najsprytniej wymyślamy, musimy najbardziej zostawić za sobą. Można by formalnie powiedzieć, co człowiek odrzuca, gdy przechodzi przez bramę śmierci? Cóż, przede wszystkim jego ciało fizyczne. Ale z tego wszystkiego, co jest teraz wewnętrzne, człowiek odkłada prawie tak samo wszechstronnie, całkowicie wszystko, co ukształtował w swojej duszy w myślach abstrakcyjnych. Te dwie rzeczy, ciało fizyczne i abstrakcyjne myśli, tak, wręcz naukowe myśli, są najmniejszym z tego, co człowiek może zabrać ze sobą, gdy przechodzi przez bramę śmierci. Do pewnego stopnia człowiek łatwo zabiera ze sobą swoje skłonności, impulsy, pragnienia, tak jak się one rozwinęły, zwłaszcza nawyki. Zabiera ze sobą także naturę swoich impulsów woli, ale najmniej ze swoich myśli. Już z samego tego faktu, że myśli są tak bardzo związane z zewnętrzną organizacją, można wywnioskować, że nie są one narzędziem bardzo odpowiednim do wnikania w tajemnice reinkarnacji i karmy, które są prawdami wykraczającymi poza indywidualne wcielenie. Ale do pewnego momentu można jednak dojść, a do pewnego momentu trzeba nawet trenować myślenie, jeśli chce się teoretycznie widzieć reinkarnację i karmę. To, co można powiedzieć na ten temat, to w zasadzie wszystko, co zostało powiedziane albo w rozdziale o reinkarnacji i karmie w teozofii, albo w małym opracowaniu Reinkarnacja i karma – idee niezbędne ze stanowiska współczesnej nauki przyrodniczej. Nie będzie nas dzisiaj dalej zajmować pytanie, co może dodać intelekt, ale raczej pytanie takie.
Jak człowiek może dojść do pewnego poglądu na reinkarnację i karmę, to znaczy do poglądu, który jest wart więcej niż tylko teoretyczne przekonanie, poglądu, który może dać rodzaj wewnętrznej pewności, że rzeczywisty duchowo-duszny rdzeń bytu w nas pochodzi z wcześniejszych żyć i przechodzi do późniejszych, do takiego ostatecznego poglądu dochodzi się poprzez robienie rzeczy wewnętrznych, które nie są wcale łatwe, które są wręcz trudne, ale które jednak można zrobić. Pierwszym krokiem, jaki można uczynić, jest praktyka zwykłego rodzaju samowiedzy, rodzaju, który może polegać na tym, że człowiek patrzy wstecz na swoje życie, że tak powiem, w taki sposób, że zadaje sobie pytanie, jakim byłem człowiekiem? Czy byłem osobą o silnej tendencji do refleksji, do bycia istotą wewnętrznie zadumaną, czy też byłem osobą, która zawsze bardziej kochała doznania świata zewnętrznego, albo taką, która lubiła lub nie lubiła w życiu to czy tamto? Czy byłem osobą, która w szkole lubiła czytać, ale nie lubiła arytmetyki, która lubiła bić inne dzieci, ale nie lubiła być bita? A może byłem dzieckiem, które zawsze było nastawione na zdobycie czegoś, a które nie było na tyle mądre, by pozwolić innym na zdobycie tego? Spojrzeć w ten sposób nieco wstecz na swoje życie, a w szczególności zadać sobie pytanie. Do czego byłem szczególnie predysponowany? W sposób intelektualny lub w sposób odnoszący się do nastrojów czy impulsów woli? Co stało się dla mnie łatwe? Co stało się dla mnie trudne? Co mnie dotknęło tak bardzo, że chciałem od tego uciec? Co mnie tak dotknęło, że powiedziałem sobie, słuszne jest dla mnie, że tak się to potoczyło i tak dalej. Więc spojrzenie wstecz na swoje życie w określony sposób jest dobre dla bardziej intymnego poznania duchowo-dusznego rdzenia swojej istoty. Przede wszystkim dla wyraźnego postawienia przed duszą wszystkiego, co należy do tego, czego właściwie nie lubiło się pragnąć. Na przykład, czy ktoś był synem, który być może chciałby zostać poetą, ale ojciec przeznaczył go na rzemieślnika i też musiał zostać rzemieślnikiem, choć tak naprawdę nigdy nie chciał nim zostać. Został nim, ale wolałby zostać poetą. W ten sposób należy uświadomić sobie, kim właściwie chciało się zostać, a kim stało się wbrew swojej woli, następnie uświadomić sobie, co odpowiadało nam w młodości, a co nigdy nie zostało nam dane. Następnie jeszcze bardziej doprecyzuj, co tak naprawdę chciałeś uzyskać, od czego chciałeś uciec. Zaznaczam, że to, co zaraz powiem, odnosi się do życia w przeszłości, a nie do przyszłości. Co byłoby fałszywym wyobrażeniem? Zasadniczo należy sobie uświadomić, co takie spojrzenie w przeszłość mówi. Czego się nie chciało, od czego chciało się uciec i tak dalej. Kiedy już to sobie uświadomisz, wtedy faktycznie masz obraz tych rzeczy w swoim życiu, które lubisz najmniej. Ale właśnie o to chodzi, żebyś odkrył w swoim życiu rzeczy, które w przeszłości lubiłeś najmniej. I trzeba teraz spróbować całkowicie zadomowić się w najbardziej dziwnej idei. Energicznie chcieć i pożądać wszystkiego, czego się w rzeczywistości nie chciało i nie pożądało. Więc energicznie postaw się przed swoją duszą. Jaki byłbyś w rzeczywistości, gdybyś żywo, energicznie życzył sobie wszystkiego, czego w rzeczywistości nie chciałeś, co w zasadzie szło pod prąd w twoim życiu? W pewien sposób trzeba wyeliminować to, co udało się pokonać. Najważniejszą bowiem rzeczą jest pragnąć, albo wyobrażać sobie tak, jakby się żywo pragnęło, te rzeczy, których się nie pragnęło, albo wobec których nie było się w stanie utwierdzić w swoich pragnieniach. Tak, że w swoich uczuciach, w swoich myślach tworzy się istotę, o której można mieć pojęcie, że w zasadzie do tej pory wcale nią nie była. A teraz wyobraź sobie, że rzeczywiście byłeś tą istotą z całą gwałtownością, z całą intensywnością. Jeśli to sobie wyobrazisz, jeśli uda ci się utożsamić z tą istotą, którą, że tak powiem, skonstruowałeś dla siebie w ten sposób, to już zyskałeś coś na drodze do poznania wewnętrznego jądra swojej duszy. Bo właśnie w obrazie, który można teraz stworzyć z własnej osobowości w opisany sposób, pojawi się coś, czym się nie jest w obecnym wcieleniu, ale co się wniosło do obecnego wcielenia.
Głębsza istota człowieka ujawni się w obrazie, który w ten sposób się sobie skonstruuje. Zasadniczo więc wymaga się od tych, którzy chcą dotrzeć do wewnętrznego jądra swojej istoty, czegoś, co ludzie w naszych obecnych czasach robią najmniej. Nasz obecny czas wcale nie jest predysponowany do tego, aby tęsknić, nawet w pewien sposób, za czymś podobnym do tego, co teraz zostało zażądane. W naszym obecnym czasie bowiem, kiedy ludzie myślą o sobie, dążą przede wszystkim do tego, aby znaleźć się absolutnie w porządku takim, jakim są. Jeśli cofniemy się do wcześniejszych czasów jeszcze bardziej religijnego rozwoju, znajdziemy poczucie, że człowiek powinien czuć skruchę, ponieważ tak mało odpowiada temu, co może nazwać swoim boskim wzorem. Nie była to koncepcja, o której mówi się dzisiaj, ale była to koncepcja, która odchodziła od tego, czym człowiek zwykle się zadowala i prowadziła do czegoś innego. Nawet jeśli nie do przekonania o innym wcieleniu, mianowicie do tego bytu, który przetrwał poza naszą organizacją, tak jak się ona kształtuje między narodzinami a śmiercią. Kiedy narysujesz przeciwobraz tego, czym jesteś, nasunie ci się następujące spostrzeżenie. Ten przeciwobraz, tak trudny do uchwycenia przez ciebie jako twój obraz w tym życiu, wciąż ma coś wspólnego z tobą. Nie możesz temu zaprzeczyć. Kiedy go masz, będzie cię prześladować, będzie unosić się przed twoją duszą i skrystalizuje się w taki sposób, że powiesz sobie: ten obraz ma coś wspólnego ze mną, ale na pewno nie z moim obecnym życiem. Wtedy pojawi się uczucie, że ten obraz pochodzi z poprzedniego życia. Jeśli przywołamy to w pamięci, szybko zdamy sobie sprawę, jak błędna jest większość wyobrażeń, które zwykle powstają na temat reinkarnacji i karmy. Wielokrotnie już słyszeliście. Ktoś gdzieś w życiu spotkał osobę, która jest na przykład dobrym rachmistrzem i jeśli ten ktoś jest jednocześnie antropozofem, to z łatwością wpadł on na pomysł. W poprzednim wcieleniu osoba ta była dobrym rachmistrzem. Niestety wiele łańcuchów reinkarnacyjnych jest zakładanych przez niedouczonych antropozofów w taki sposób, że po prostu wierzą oni, że mogą odnaleźć poprzednie wcielenie poprzez znalezienie zdolności pojawiających się również w obecnym, w poprzednim lub ewentualnie w kilku poprzednich wcieleniach. To jest najgorszy sposób na spekulacje. Zwykle jest to złe rozwiązanie. Prawdziwe obserwacje środkami nauki duchowej wykazują bowiem zwykle coś dokładnie odwrotnego. Ludzie, na przykład, którzy w poprzednim wcieleniu byli dobrymi rachmistrzami, dobrymi matematykami, w obecnym wcieleniu pojawiają się w taki sposób, że nie wykazują talentu do matematyki, że brakuje im talentu matematycznego. A jeśli chcecie wiedzieć, jakie talenty najprawdopodobniej mieliście w poprzednim wcieleniu, zwracam uwagę, że stoimy teraz na gruncie prawdopodobieństwa. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie zdolności w tym kierunku w inteligencji, rzeczach artystycznych i tak dalej mieliście w poprzednim wcieleniu, to dobrze zrobicie, jeśli zastanowicie się, do czego macie najmniejsze zdolności w tym wcieleniu. Do czego najmniej się nadajecie w tym wcieleniu. Kiedy to odkryjecie, wtedy znajdziecie to, w czym prawdopodobnie byliście doskonali w poprzednim wcieleniu, do czego byliście szczególnie uzdolnieni. Mówię prawdopodobnie z tego powodu, że te rzeczy z jednej strony są prawdziwe, ale z drugiej strony często są udaremniane przez inne fakty. Na przykład może się zdarzyć, że ktoś miał szczególny talent matematyczny w poprzednim wcieleniu, ale umarł wcześnie, tak że ten talent matematyczny nie został w pełni wyrażony. Wtedy w swoim następnym wcieleniu narodzi się ponownie z talentem matematycznym, który pojawi się wtedy jako kontynuacja z poprzedniego wcielenia. Matematyk Abel, który zmarł w młodym wieku, z pewnością odrodzi się w następnym wcieleniu z silnym talentem matematycznym. Natomiast tam, gdzie rachmistrz bardzo się zestarzał, gdzie ten talent się przeżył, dana osoba w swoim kolejnym wcieleniu będzie wręcz tępa w odniesieniu do matematyki. Znam osobę, która miała tak mały talent matematyczny, że jako uczeń praktycznie nie znosiła liczb i ponieważ osoba ta miała dobre oceny z innych przedmiotów, to była w stanie przejść przez kolejne klasy tylko dlatego, że otrzymała szczególnie dobre oceny z tych innych przedmiotów. Wynikało to z faktu, że w poprzednim wcieleniu była szczególnie dobrym matematykiem.
Jeśli się w to zagłębić, to wyłania się fakt, że to, co się robi zewnętrznie w jednym wcieleniu, czyli to, co się robi nie tylko zewnętrznie, ale to, co się ma za zawód zewnętrzny lub wewnętrzny, wchodzi w formację organów wewnętrznych w następnym wcieleniu. Na przykład, jeśli w jednym wcieleniu byliście szczególnie dobrymi matematykami, to zabierzecie ze sobą to, co nabyliście tam w postaci opanowania liczb i cyfr i przepracujecie to w specjalnym rozwoju waszych organów zmysłów, na przykład oczu. A ludzie, którzy widzą bardzo dobrze, mają to staranne ukształtowanie form oka z tego, że w poprzednim wcieleniu myśleli w formach i to myślenie w formach zabrali ze sobą. A przechodząc przez czas między śmiercią a nowymi narodzinami, szczególnie wyrzeźbili sobie swoje oczy. Talent matematyczny spłynął do oka i nie wyraża się już w talencie matematycznym. Innym, znanym okultystom przypadkiem jest sytuacja, w której jednostka w jednym wcieleniu żyła szczególnie intensywnie w formach architektonicznych. To, co w tym odczuwała, osadzało się jako siły we wnętrznym życiu duszy i wyryło się w szczególnie dobrym instrumencie słuchu. Także ta jednostka w następnym wcieleniu stała się wielkim muzykiem. Nie stała się wielkim architektem, ponieważ formy odczuwania, które opierały się na architekturze, stały się budową organów. Także nie pozostało już nic innego, jak w dużym stopniu odczuwać muzykę. Zewnętrzne rozpatrywanie podobieństw zwykle zwodzi nas co do tego, jakie są osobliwości w kolejnych wcieleniach. I tak jak musimy zastanowić się nad tym, czego nie lubiliśmy i wyobrażać sobie tak, jakbyśmy tego intensywnie pragnęli. Tak samo powinniśmy zastanowić się nad rzeczami, do których jesteśmy najmniej zdolni, w których jesteśmy, że tak powiem, dość tępi. A kiedy odkryjemy najnudniejsze aspekty naszej istoty, wtedy najprawdopodobniej mogą one doprowadzić nas do tego, w czym najbardziej zabłysnęliśmy w poprzednim wcieleniu. Z tego widzimy, że oczywistym jest rozpoczynanie tych właśnie spraw od złego końca. Jak zresztą pewna refleksja może nas nauczyć, że to najgłębsze jądro duszy przetrwa z jednego wcielenia do drugiego, pokazuje nam przykład. Rozważanie, że człowiek nigdy nie uczy się języków łatwiej dlatego, że w poprzednim wcieleniu żył w regionie językowym, który był związany z danym językiem, którego ma się teraz nauczyć. Bo w przeciwnym razie nasi gimnazjaliści nie mieliby takich trudności z nauką greki czy łaciny, choć wielu z nich w poprzednich wcieleniach mieszkało w regionie, gdzie posługiwano się tymi językami jako zwykłymi językami potocznymi. O tym, co przynosimy sobie zewnętrznie, musimy powiedzieć, że jest to tak bardzo związane z tym, co zamyka się w życiu człowieka między narodzinami a śmiercią, że nie może być w ogóle mowy o tym, że te rzeczy pojawiają się ponownie w ten sam sposób w następnym wcieleniu, ale że przechodzą do następnego lub następnych wcieleń przekształcone w siły. Ci ludzie, którzy na przykład w jednym wcieleniu mają szczególną dyspozycję do nauki języków, w następnym wcieleniu nie będą mieli tej dyspozycji, ale będą mieli dyspozycję do sądzenia bardziej bezstronnie niż inni ludzie. Są to rzeczy związane z tajemnicą reinkarnacji. I właśnie gdy przyjrzymy się tym tajemnicom reinkarnacji, to w najbardziej intensywny sposób uzyskamy pojęcie o tym, co w człowieku jest rzeczywiście wewnętrzne, a co w pewien sposób musi być jednak zaliczone do zewnętrzności. Na przykład język dla dzisiejszego człowieka nie jest już wewnętrzny. Można kochać język ze względu na to, co on wyraża, ze względu na ducha ludzi, ale jest to coś, co przechodzi z jednego wcielenia w drugie, w przekształconych formach siły. Kiedy człowiek dąży do takich rzeczy, że z jednej strony mówi: bardzo pragnę i chcę tego, czym stałem się wbrew swojej woli i do czego mam najmniejsze usposobienie, wtedy może wiedzieć. Idee, które tam zdobędę, uformują się w obraz mojego poprzedniego wcielenia. Ten obraz poprzedniego wcielenia wyłoni się już z dużą pewnością, jeśli poważnie potraktuje się te rzeczy, które teraz zostały scharakteryzowane nieco dokładniej. Faktycznie zauważy się, że będzie się czuło w całym tym sposobie, w jaki pomysły, które się w ten sposób zdobyło, łączą się ze sobą. Ten obraz jest właściwie całkiem blisko mnie, wcale nie jest daleko ode mnie. Albo ktoś będzie czuł.
Jest to obraz daleko, daleko ode mnie. Jeśli bowiem, rozpracowując opisane dziś idee, ktoś namalował przed swoją duszą taki obraz swojego poprzedniego wcielenia, to z reguły będzie w stanie ocenić, jak bardzo ten obraz wyblakł. Będzie się miało uczucie wrażeniowe. Stoisz tutaj. Twój ojciec, twój dziadek, twój pradziadek nie może być tym obrazem, który stoi tam przed tobą. Jeśli jednak pozwolisz, by obraz działał na ciebie, to rzeczywiście poprzez uczucia i wrażenia wyrobisz sobie opinię. Tyle i tyle osób stoi między tobą a tym obrazem. Załóżmy, że w kimś pojawia się to uczucie i takie się ono wyłania, że między nim a tym obrazem jest 12 osób, a inna osoba ma wrażenie, że między nią a obrazem jest 7 osób. Ale doznaje się takiego uczucia i to uczucie jest niezwykle ważne. Tak więc, gdyby na przykład między sobą a tym obrazem było 12 osób, to wystarczy podzielić przez 3 i otrzymamy 4. Są to wtedy z reguły wieki, które dzielą człowieka od poprzedniego wcielenia. Tak więc człowiek, który miałby wrażenie, że jest oddalony o 12 osób od obrazu, który opisałem zgodnie z jego pochodzeniem, że jest on 12 osób przed nim, musiałby powiedzieć sobie: moje poprzednie wcielenie przypada na 4 wieki przed obecnym. Jest to podane tylko jako przykład. Będzie tak w bardzo niewielu przypadkach, ale daje nam to pewien szacunek. Większość ludzi stwierdzi, że w ten sposób może prawidłowo oszacować, kiedy żyli oni wcześniej. Tylko, oczywiście, warunki do tego są nieco trudne. W ten sposób dotknęliśmy właściwie rzeczy jak najdalszych od współczesnej świadomości. I wcale nie jest wątpliwe, że gdyby ktoś opowiedział te rzeczy ludziom nieprzygotowanym na nie, to stwierdziliby oni, że są to tak naprawdę nieodpowiedzialne fantazje. Teraz losem światopoglądu antropozoficznego jest to, że spośród wszystkich dotychczasowych światopoglądów musi on w pewien sposób przeciwstawić się temu, co tradycyjne. Tradycyjny światopogląd jest bowiem w największym stopniu rażącym, najbardziej jałowym materializmem. I właśnie tam, gdzie pewne światopoglądy konfrontują nas tak, jakby stały najsilniej na gruncie światopoglądu naukowego, są one w rzeczywistości takie, że wyrastają najbardziej jałowo z pewnego podstawowego światopoglądu materialistycznego. Skoro antropozofia jest w pewien sposób skazana na to, by być dla wielkiego świata światopoglądów tym, czego domagano się dziś dla człowieka, który ma się zorientować w swoim poprzednim wcieleniu, to może się wydawać zrozumiałe, że bardzo daleko musi być obecnemu człowiekowi do poważnego traktowania poglądów antropozoficznych. Ludzie będą bowiem tak samo niechętni do pragnienia i pożądania tego, czego nie pragnęli i nie pragną przez całe życie, jak prawdy duchowe są odległe od ich nawyków myślowych. Teraz można by postawić pytanie: dlaczego duchowa prawda pojawia się teraz wśród ludzi? Dlaczego nie daje ludziom czasu na rozwój, aż będą bardziej dojrzali? Wynika to z faktu, że nie może być większej różnicy między dwiema kolejnymi epokami ludzkości, niż będzie między epoką, w której żyje obecna ludzkość, a epoką, w którą ludzkość wrośnie, gdy obecnie żyjący ludzie odrodzą się w następnym wcieleniu. Nie od człowieka bowiem zależy, jak rozwijają się pewne zdolności duchowe. Zależy to od całego sensu i znaczenia oraz całej istoty ewolucji Ziemi. Ludzie są bowiem teraz najdalej od wiary w reinkarnację i karmę. Nie antropozofowie, ale antropozofów jest na świecie bardzo niewielu. Nie ci, którzy należą jeszcze do starych form religii, ale ci, którzy są dziś nosicielami zewnętrznego życia kulturalnego, są dziś najbardziej dalecy od wiary w reinkarnację i karmę. Teraz, co dziwne, ten właśnie fakt, że ludzie dzisiaj są najmniej skłonni wierzyć w reinkarnację i karmę, w połączeniu z tym, co ludzie dzisiaj robią i uczą się, a mianowicie robią i uczą się w takim stopniu, w jakim ma to znaczenie w odniesieniu do zdolności intelektualnych. Te fakty będą miały wpływ na to, że u tych ludzi z teraźniejszości w następnym wcieleniu nastąpi coś przeciwnego. Ci ludzie obecni będą w następnym wcieleniu. Niezależnie od tego, czy dążą duchowo, czy materialnie, będą mieli silną skłonność do odczuwania swojego poprzedniego wcielenia. Bez względu na to, co robią ludzie z teraźniejszości,
ponieważ są ludźmi z teraźniejszości, odrodzą się z silnym usposobieniem i silną tęsknotą, aby dowiedzieć się czegoś o poprzednim wcieleniu. Jesteśmy właśnie w takim przełomowym momencie, który prowadzi ludzi z takiego wcielenia, w którym najmniej chcą wiedzieć o reinkarnacji i karmie, do wcielenia, w którym będą mieli najżywsze odczucia. Całe życie, które teraz prowadzę, jest dla mnie w zawieszeniu, jeśli nie mogę nic wiedzieć o moim poprzednim wcieleniu. A ludzie, którzy teraz najbardziej ganią reinkarnację i karmę, będą wirtualnie drżeć pod męką następnego życia, ponieważ nie mogą sobie wyjaśnić, jak życie mogło się tak potoczyć. To nie po to, aby nabyć pewną tęsknotę za poprzednim życiem, antropozofia jest obecnie uprawiana przez ludzi, ale po to, aby mieć zrozumienie dla tego, co pewnego dnia nastąpi dla całej ludzkości, kiedy ludzie, którzy żyją dzisiaj, będą tu ponownie. Ludzie, którzy są dziś antropozofami, będą dzielić z innymi to usposobienie, które chcą ponownie zapamiętać, ale będą mieli zrozumienie, a tym samym wewnętrzną harmonię w odniesieniu do ich życia duszy. Ci, którzy dziś odrzucają antropozofię, będą chcieli się o niej dowiedzieć i będą odczuwali coś w rodzaju wewnętrznej agonii za coś, co byłoby ich poprzednim wcieleniem w następnym życiu. Ale nie zrozumieją nic z tego, co najbardziej ich gnębi i dręczy. Będą zakłopotani, będą wewnętrznie dysharmonijni i trzeba będzie im powiedzieć w następnym wcieleniu. Nauczysz się rozpoznawać to, co powoduje twoją agonię, dopiero wtedy, gdy wyobrazisz sobie, że rzeczywiście mogłeś poważnie chcieć tej agonii. Oczywiście tej męki nie będą chcieli wszyscy ludzie, ale ludzie, którzy dzisiaj są materialistami, wtedy w następnym wcieleniu zaczną rozumieć swoją wewnętrzną skruchę, swoją wewnętrzną ponurość i agonię, kiedy pójdą za żądaniami, za radą tych, którzy wtedy będą mogli wiedzieć i powiedzą im. Wyobraź sobie, że to życie, od którego chcesz tak bardzo uciec, jest tym, jakiego właśnie chciałeś. Kiedy zaczną stosować się do tej rady, do przemyślenia, jak mogłem chcieć takiego życia, wtedy powiedzą sobie, o tak, może żyłem we wcieleniu, w którym powiedziałem. Jakie kolejne, następne życie lub wcielenie powinno nastąpić po tym życiu? Nonsens. Głupota. Jak można w coś takiego uwierzyć? To życie spełnia się, jest kompletne samo w sobie, nie wysyła żadnych sił do późniejszego. Tak, bo wtedy miałem poczucie, że późniejsze życie jest puste, bezsensowne i dlatego stało się puste i bezsensowne. Zasadziłam w sobie tę właśnie myśl jako siłę, która teraz sprawia, że życie jest dla mnie takie nudne i puste. To będzie słuszna myśl. W ten sposób, że tak powiem, materializm wyżyje się karmicznie. Następne wcielenie będzie miało sens dla tych ludzi, którzy przekonali się, że ich życie, takie jak teraz, jest nie tylko spełnione samo w sobie, ale zawiera przyczyny dla następnego. Życie tych, którzy uczynili swoje własne życie nudnym i pustym przez myślenie, że reinkarnacja jest bezsensowna, będzie bezsensowne, puste i nudne. W ten sposób widzimy, że pielęgnowane przez nas myśli nie przechodzą do następnego życia w powyższej formie, lecz pojawiają się w następnym życiu przekształcone jako siły. W świecie duchowym myśli, takie jakie są teraz w życiu między narodzinami a śmiercią, nie mają znaczenia, ale mają znaczenie tylko w przekształconej formie. Na przykład, jeśli ktoś ma wspaniałą myśl, ta myśl może być nadal tak wspaniała. Kiedy osoba przechodzi przez bramę śmierci, myśl ta odchodzi jako myśl. Ale entuzjazm i uczucie, które ożyło pod wpływem myśli, przechodzi przez bramę śmierci. Z samej antropozofii człowiek nie zabiera ze sobą myśli, ale to, czego doświadczył w myślach, aż do szczegółów. A nie tylko ogólne, podstawowe odczucie. To właśnie chcemy stwierdzić w szczególności, że myśli jako takie są tym, co faktycznie ma znaczenie dla planu fizycznego i że kiedy mówimy o działaniu myśli dla wyższych światów, musimy jednocześnie mówić o transformacji tych myśli w górę do wyższych światów. Myśli, które zatem zaprzeczają ponownemu wcieleniu, przekształcają się w życiu ponownym wewnętrzną nicość, wewnętrzną pustkę życia, a wewnętrzna nicość, wewnętrzna pustka życia odczuwana jest jako agonia, jako dysharmonia.
Można nawet przez porównanie uzyskać wyobrażenie, jak musi przebiegać taka wewnętrzna nicość i pustka, jeśli pomyślimy sobie, że coś nam się dość podoba i zawsze lubimy to widzieć, gdy przychodzimy w pewne miejsce. Na przykład przyzwyczaiłeś się do widoku pewnego kwiatu kwitnącego w ogrodzie w określonym miejscu. Wtedy, gdy kwiat zostanie odcięty przez niecną rękę, poczujesz ból. Jeśli nie masz czegoś, co kochasz, jeśli brakuje ci tego, wtedy czujesz ból. Tak samo jest z całkowitą organizacją człowieka. Przez co człowiek odczuwa ból? Jeśli ciało eteryczne i ciało astralne jakiegoś organu są zawsze połączone z pewnym miejscem ciała fizycznego i jeśli ten organ zostanie skaleczony i dozna urazu, to ciało eteryczne i ciało astralne nie mogą dobrze interweniować. To tak samo jak wtedy, gdy róża w ogrodzie zostaje odcięta w pewnym miejscu przez niecną rękę. Ciało eteryczne i ciało astralne nie znajdują tego, czego szukają, kiedy jakiś organ zostaje zraniony. Jest to wtedy odczuwane jako ból ciała. W ten sposób myśli, które człowiek uczynił dla siebie jako mające ciągły skutek w przyszłości, spotkają go w przyszłości. Z drugiej strony będzie ich brakowało i nie znajdzie nic, gdzie mógłby ich szukać w danym miejscu, jeśli nic nie prześle z wiary i mocy poznania do następnego wcielenia. A wtedy ten brak czegoś w danym miejscu odczuje jako ból i agonię. Są to wskazówki, które z pewnego punktu widzenia wyjaśnią nam karmiczny bieg pewnych spraw. Musiały być podane, ponieważ chcemy spojrzeć jeszcze głębiej na sposób, w jaki człowiek może dokonać jeszcze dalszych wydarzeń, aby rozpoznać rzeczywisty duchowo-duszny rdzeń swojej istoty.